Poznaliśmy już wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego w Tarnowie. Uwagę zwraca jednak fakt, że lawinowo maleje zainteresowanie głosowaniem. W ostatniej edycji swój głos oddało tylko 6185 osób. Poprzednio oddanych zostało około 15 tysięcy, a w 2014 blisko 35 tysięcy głosów. Jeżeli ponad 6 tysięcy, około 6200 osób głosowało i nie było ani jednego nieważnego głosu, to znaczy, że mamy dosyć sporą populację osób, która korzysta z internetu i co ciekawe, korzystają raczej ludzie, czy głosowali raczej ludzie w wieku średnim, a nawet senioralnym, a zresztą ta grupa tak się zorganizowała, że ich projekt uzyskał największe poparcie. Prawie wszyscy mamy telefony, te telefony są już urządzeniami cyfrowymi, wiele z tych telefonów to już można powiedzieć małe komputery, więc nie mamy problemu z dostępnością. Zresztą tak było i w tej chwili kilkadziesiąt punktów głosowania i tylko raczej chęć do udziału w życiu publicznym decydowała czy determinowała udział w głosowaniu, a nie dostęp do internetu. Zwyciężył projekt Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, które do zajęcia pierwszego miejsca potrzebowały zaledwie 968 głosów. W sumie na przyjęte projekty wydane zostaną ponad 2 miliony złotych.